Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jest to już trzecia kolejka symulowanej ekstraklasy, a więc zaczynamy tradycyjnie od zestawienia par w tej kolejce. No to na początek Piast Gliwice w piątek podejmował Zagłębie Lubin, Krakowia grała z Legią Warszawa. W sobotę Radomiak mierzył się z Górnikiem Zabrze, a Miedź z Wartą Poznań. W niedzielę aż 4 spotkania. Pogoń Szczecin grała z Jagiellonią Białystok, Lech Poznań z Wisłą Płock, Raków Częstochowa ze Starą Mielec i Widzew Łódź z Lechią Gdańsk. I na zakończenie tej serii gier w poniedziałek Korona Kielce podejmowała u siebie Śląsk Wrocław, a więc bardzo ciekawe spotkania, szczególnie te, w których grają pucharowicze. Przypomnijmy, że Pogoń na razie bez punktów, więc dzisiaj pierwsza szansa na, znaczy już trzecia w sumie szansa na zdobycie trzech oczek. Także ciekawie zapowiada nam się tutaj spotkanie Krakowi z Legią, a teraz już przejdźmy do meczów. A więc zaczynamy od wizyty w Gliwicach, gdzie Piast podejmuje Zagłębie Lubin. Skład Piasta: w bramce Plach, w obronie Katrain, Szczerwiński, Mosur, Holubek, w pomocy Chrapek, Wilczek, Tomasiewicz, w ataku Wida, Toril i Kądzior. Za to skład Zagłębia to w bramce Bieszczad, w obronie Bartolewski, Ławniczak, Jach, Kopacz, w pomocy Żiłę, Starzyński, Łakomy, Poletanowicz i Chodyna, a w ataku Doleżal. Piast ostatnio zremisował 1-1 z Rakowem, wydaje się w tym meczu faworytem, ale zacznijmy. Żywec, już pierwsza szansa dla Zagłębia, Starzyński, gol. A więc w 14 minucie Zagłębie obejmuje prowadzenie. Zacznijmy powtórkę, kapitalne zagranie Żywca, takie na wypuszczenie Starzyńskiego, a ten no musiał zdobyć bramkę. To też kolejna sytuacja Zagłębia, ale ten strzał taki niemrawy, a tutaj znowu Starzyński mógł mieć dublet, ale obok bramki Placha i ostatecznie wynik 0-1 utrzymuje się w tym spotkaniu do końca. Zagłębie wywozi cenne 3 punkty z Gliwic. A my teraz jesteśmy już w Krakowie. Krakowia podejmuje Legię Warszawa. Skład Krakowi: w bramce Chroszow, obrony Gita, Rodin, Jabłoński, w mocy Konopianka, Hanka, Rasmussen, Luciusz, Rakoczy i Rapa, a w ataku Makuch. Za to skład Legii, no to w bramce Miszta, w obronie Ribeiro, Jędrzejczyk, Wieteska, Johansson, w pomocy Baku, Josue, Slisz, Muci, Wszołek i w ataku Rosołek. Oba zespoły ostatnie swoje mecze wygrały, ale myślę, że tutaj faworytem wydaje się Krakowia w stosunku do tego, co pokazała w tych ostatnich kilku spotkaniach. No a za czym atakuje pierwsza Legia? Muci strzał! Broni Chroszo. To już kolejna sytuacja Legii. Johansson, bomba z dystansu, ale Chroszo kapitalnie interweniuje. A teraz tutaj kapitalne zagranie do Makucha, a ten takich sytuacji nie marnuje. Trzecia bramka w tym sezonie Makucha, pierwsza w tym spotkaniu. I zobaczymy, na ile ta bramka Krakowi wystarczy. A tutaj już Legia. Muci, znowu bardzo aktywny albański pomocnik, a nie bramki. A tutaj Rosołek, wrzutka na Rosołka i mają bramkę samobójczą. Nie wiem, kto tutaj się popisał. Rodin się popisał taką fatalną interwencją, ależ przelobował Chroszo. No fatalnie to wyszło dla Krakowi. W 90 minucie już myśleli o zwycięstwie, a tu nagle bramka samobójcza. No i ostatecznie w Krakowie mamy remis 1-1. Przenosimy się już do Radomia. Tutaj Radomiak podejmował Górnika Zabrze. Skład Radomiaka: w bramce Kobylak, w obronie Abramowicz, Cichocki, Rosja, Kubik, w pomocy Alves, Nascimento, Łukasik, Leandro i w ataku Felix i Maurides. Skład Górnika, no to w bramce Bielica, w obronie Olkowski, Szymański, Janicki, w pomocy Jan Żamane, Nowak, Kubica i Paczeko, a w ataku Włodarczyk i Podolski.
Oba zespoły, można powiedzieć, tak nie najlepiej zaczęły ten sezon. Myślę, że oba celowały trochę wyżej, a tu już pierwsze zagranie na Feliksa, ale spudłował młody napastnik Radomiaka. Tutaj kapitalna interwencja Kobylaka ratuje Radomiak przed stratą bramki, a Radomiak się odgryza. Radomiak strzela 1 do 0. Maurides. I mamy 1 do 0. Zaczął powtórkę. Zastawił się i strzelił. Niedobrą dla Bielicy. A teraz już rzut wolny. Podolski. I Podolski potwierdza, że ma chyba najbardziej, może najlepiej wręcz ułożoną lewą nogę w ekstraklasie. Zaczął powtórkę. Kapitalna ta bramka z rzutu wolnego. Aż zobaczymy trzecią powtórkę. Bo ten strzał był tak ładny. No, pierwsza bramka rzutu wolnego w tym sezonie, odnotujmy, padła w trzeciej kolejce. Tutaj Machado, ależ wyprzedził dwóch obrońców Górnika i to się musiało skończyć bramką. 2 do 1. Kapitalne zachowanie Machado daje chyba zwycięstwo Radomiakowi. Zobaczmy, wszyscy się tutaj cieszą z tej bramki. Działacze, trenerzy. No ale kapitalne było to przyjęcie, w którym wypuścił sobie piłkę i strzelił bramkę. Radomiak wygrywa 2 do 1 z Górnikiem Zabrzew. Teraz jesteśmy już w Legnicy. Miedź podejmuje Wartę Poznań. Skład Miedzi: w bramce Lenarcik, w obronie Matynia, Auternex, Miuskowicz i Julio Martinez. W pomocy Ciabue, Matuszek, Dominguez i w ataku Kobaski, Enriquez i Śliwa. Za to teraz skład Warty: w bramce Lis, w obronie Kiełp, Iwanow, Stavropoulos, w pomocy Matuszewski, Kopczyński, Kuprza, Grzesik i w ataku Papo, Zrelak i Szczepański. Spotkanie chyba tutaj trochę z naciskiem na Wartę, ale jak to się skończy, no to musimy tutaj zobaczyć. Enrique strzał, nie ma bramki, do Witka, śliwy gol, 1 do 0, prowadzi Miedź. Ale szybko, w 16 minucie Śliwa. Trochę po błędach tutaj obrońców, bo zobaczmy, tutaj nie wybili, tutaj nic się nie popisała. Tutaj chyba wszyscy się już nie popisali w obronie Warty. Dobre zagranie do Enriqueza. Tym razem dobrze interweniuje Lis. No i kolejna szansa dla Miedzi, już trzecia w tym spotkaniu. Śliwa, zagranie do Enriqueza. Enriquez strzał, poprzeczka, nie ma bramki. Jeszcze dobitka, jeszcze jedna. Gol, 2 do 0. Po raz kolejny po tutaj kilku błędach Warty, ale nie zmienia to faktu, że Miedź wygrywa 2 do 0 i to są pierwsze punkty Miedzi, jeżeli się nie mylę, w tym sezonie. Widzimy powtórkę. Kapitalnie Enriquez. No i Miedź wygrywa 2 do 0 z Wartą. Z Legnicy wędrujemy do Szczecina, gdzie Pogoń podejmowała Jagiellonię. Skład Pogoni: w bramce Stipica, w obronie Matasek, Triantafylopoulos, Bartkowski, w pomocy Grosicki, Kowalczyk, Dąbrowski, Drygas i Żenkarlos, a w ataku Zachowicz. Teraz skład Jagiellonii: w bramce Alomerowicz, w obronie Pazan, Puerto Tiro, w pomocy Nastić, Romańczuk, Pospisz i Imaz, i w ataku Czernych, Gual i Przykril. Jeżeli byśmy mieli tutaj oceniać na podstawie obecnej formy, wskazywać faworyta, to spotkałem tutaj była to Jagiellonia, bo jak na razie Pogoń bez punktów w tym sezonie, ale Pogoń zaczyna od mocnego uderzenia, bramki nie ma, teraz znowu Zachowicz! Blisko, po raz kolejny, ale nie ma znowu bramki, teraz może teraz się uda, to trzy razy sztuka! Zachowicz, mamy 1 do 0. A więc doczekali się chyba w końcu kibice portowców zwycięstwa. Zaczął powtórkę Zachowicz, druga bramka w tym sezonie. No i tak, Pogoń zwycięża po raz pierwszy w tym sezonie. Pierwsze punkty dla zespołu, który zajął w tamtym sezonie trzecie miejsce w lidze. A my jesteśmy już teraz w Poznaniu. Lech podejmuje Wisłę Płock. Skład Lecha: w bramce
Rutko w obronie Reboczo, Milić, Radka Pereira w pomocy Murawski, Amaral, Karlström i w ataku Skóraś, Isak i Welde. Skład Wisły Płock w bramce Kamiński, w obronie Rzeźniczak, Michalski, Walo, w pomocy Tomasik, Rasak, Furman, Szwoch i w ataku Dawo, Sekulski i Kocyła. Spotkanie oczywiście, faworyt jest, można powiedzieć, jeden Lech. Zobaczymy, czy może dzisiaj nadejdzie ten dzień, w którym kolega już zostanie pokonany pierwszy raz w tym sezonie, ale się na to nie zapowiada. W szóstej minucie po asyście Welde Isak strzela bramkę. Kapitalnie znalazł się tutaj Isak. Trochę nie popisali się obrońcy Wisły Płock, no ale asysta była naprawdę bardzo ładna. Isak musiał tylko dołożyć głowę i zdobyć bramkę. A teraz szansa dla Wisły. Poprzeczka do obitka tutaj jednego z zawodników Wisły, Kocyły. Mamy 1-1, więc zaczmy błąd Artura Rutki, który poleciał w róg, walnął słupek głową. Może teraz zacznie lepiej bronić. A teraz Murawski, strzał, gol, nie. Broni Kamiński. Z mojej perspektywy wydawało się, że tam była bramka. Teraz Isak blisko, ale nie ma bramki. Znowu poprzeczka, Skóraś do Witka. 2-1, ależ tutaj obijają zawodnicy i Lecha, i Wisły Płock słupki poprzeczki. Zacznę powtórkę, no musiał to po prostu Skóraś strzelić. Nie było tutaj innej opcji. No i Lech wygrywa 2-1 z Wisłą Płock. Może Zagłębie pokona za tydzień u siebie Lecha. Jak na razie kolejorz z kompletem. Teraz przenosimy się do Częstochowy, gdzie Raków mierzył się ze Stalą Mielec. Raków w składzie w bramce Kowaczewicz, w obronie Arsenicz, Petraszek, Niewulis, w pomocy Kun, Lederman, Pepa Nikolao i Tudor, a w ataku Lopez, Gutkowski i Wdowiak. Skład Stali w bramce Kochalski, w obronie Leandro, Flis, Matras, Wolski, w pomocy Gettinger, Wlazło, Mak, Domański, Hiszpański i w ataku Lebedyński. Więc tak wyglądają składy obydwu drużyn. Faworyt, można powiedzieć, jest tutaj już znany od pierwszego gwizdka, jest nim Raków. No i także Raków zaczyna jako pierwszy atakować. Lederman do Gutkowskisa i w 10 minucie Raków obejmuje prowadzenie. Nie mogło się to nie skończyć bramką. Raków prowadzi, jest to już czwarta chyba bramka Gutkowskisa w tym sezonie. Jest ich tak dużo, że już trochę się mylę w liczeniu. A to z Gutkowskis, bramka 2-0. Ależ ma kapitalne wejście w sezon łotewski napastnik. Jeżeli się nie zatrzyma, to może mieć tutaj króla strzelców, który będzie miał około 30 bramek. Dawno chyba takiego nie mieliśmy. A więc Raków prowadzi 2-0, a tutaj szansa Stali. Ależ w kapitalnej sytuacji znalazł się Lebedyński. Kowaczewicz był po prostu bez szansy, ale jednak Lebedyński się pomylił. Bramki nie ma, Raków wygrywa 2-0. I teraz przenosimy się już do Łodzi. Widzew podejmuje u siebie Lechię Gdańsk. Skład Widzewa w bramce Wrąbel, w obronie Szota, Kreuziger, Stępiński, Żyro, w pomocy Nunes, Kun, Pawłowski, Szeku i Danielak i w ataku Sanchez. Skład Lechi w bramce Kucjak, w obronie Pietrzak, Malocza, Nalepa, Stec, Ponsy, Kałuziński, Konrado, Gajos, Terracino i w ataku Zwoliński, Paszoł. Faworytem jest Lechia, które na razie spisuje się bardzo dobrze w tych rozgrywkach. Jak na razie komplet punktów, jak dzisiaj wygra, zrówna się z punktami z Lechem. A teraz Sanchez, Widzew zaczyna od pierwszych ataków, a odpowiada w drugiej połowie Lechia. No i teraz Terracino, ależ to jest poświęceniem. No i to poświęcenie się opłaciło. Zwoliński strzela bramkę, 0-1. Prowadzi Lechia, znaczy powtórkę. Jak tu się poświęcił Terracino? No już na wślizgu podał tą piłkę, ale ona na całe szczęście trafiła do Zwolińskiego dla Lechi. A teraz Pawłowski strzał, broni Kucjak. To jeszcze nie koniec, ależ tutaj błąd, Sanchez, gol!
A jednak sędzia zakończy wcześniej spotkanie, więc no nie dziwię się tym gwizdom, ale jednak Widzew przegrywa 0-1 z Lechią. My jesteśmy teraz w Kielcach, Korona w ostatnim meczu tej kolejki podejmuje Śląsk, skład Korony w bramce Forenc, w obronie Sierpina, Malarczyk, Petrow, Danek, w pomocy Frączak, Szpakowski, Takas i w ataku Blanik, Śpiączka i Podgórski. Skład Śląska w bramce Szromnik, w obronie Lewkot, Werdaska, Bejger, w pomocy Jeboach, Żuchowski, Olsen, Kączkowski, w ataku Jaszczębski, Exposito i Szwarc. Tak wyglądają składy obydwu drużyn. Jak na razie tutaj w tym meczu trudno wskazać faworyta, więc zobaczmy, jak on się rozwinie. Zaczyna od ataków Śląsk. Taki strzał tutaj asekuracyjny trochę, Forenc z łatwością go broni. Tutaj też taki centroszczał, ale tutaj jakaż tu była bomba z bramki Szromnika, ale ten sobie poraził, a teraz Exposito. Dobrze, że sobie nie zrobił krzywdy, Śpiączka strzał. Odbija to Szromnik. No i znowu Kączkowski, wrzutka, strzał, ale Exposito nie strzela. No i znowu wrzutka na Exposito, znowu Forenc. Ależ nieszczęście Śląska, a teraz Danek, Sierpina. Sierpina zostawił się. Błąd obrońców Śląska. Chyba to strzela Śpiączka, no i nie dziwię się jego frustracji, bo tu powinien być gol. A więc remis, powiedzmy, że zasłużony, ale bezbramkowy już nie zasłużony według mnie. A więc tak prezentuje się już rozkład wyników w tej kolejce. Na sam początek Piast przegrał u siebie 0-1 z Zagłębiem Lubin, a Krakowia zremisowała po samobóju w ostatniej minucie 1-1 z Legią Warszawa. W sobotę Radomiak pokonał 2-1 Górnika Zabrze, a Miedź 2-0 Warte Poznań. W niedzielę Pogoń wygrała 1-0 z Jagiellonią Białystok, Lech pokonał 2-1 Wisłę Opolsk, Raków pokonał 2-0 Stal Mielec i Widzew uległ u siebie 0-1 Lechii Gdańsk, a Korona na zakończenie tej serii gier zremisowała bezbramkowo ze Śląskiem Wrocław. Teraz widzimy już tabelę, na czele Lech i Lechia. Na podium jeszcze znajduje się Raków i Radomiak, te zespoły mają o 2 punkty mniej. Ze strefy spadkowej uciekła Miedź i Pogoń, a teraz znajduje się w niej Wisła Płock, która cały czas jest bez punktów w tym sezonie, Stal Mielec i Górnik Zabrze z jednym punkcikiem. A więc tak prezentuje się tabela, tak prezentował się magazyn tej trzeciej kolejki. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, także subskrypcji kanału. I zapraszam już na kolejne materiały, które już w najbliższym czasie.